Zaczęło się 2 lata temu od drużyny z Bukówki, która założyła swój profil drużyny na Facebooku. Inne osiedle zaczęły wpadać na ten sam pomysł, zakładały sobie profile swojej drużyny na Facebooku i jedna osoba postanowiła połączyć te wszystkie drużyny, aby utworzyć taką ligę. W pierwszym roku działalności mieliśmy 8 drużyn, w następnym roku same drużyny zaczęły się zgłaszać do nas, aby dołączyć do ligi, po prostu tworzyło się to coraz większe. W drugim roku działalności mieliśmy już 40 drużyn. Obecnie działamy w takim systemie, mamy 55 drużyn, mamy 6 poziomów rozgrywkowych, mamy zarejestrowanych ponad 1000 zawodników. Tak naprawdę każdy może grać. Mamy graczy począwszy od 12 roku życia, a są nawet starsze osoby, które mają nawet ponad 30 lat. Przyjmujemy osoby również takie, które trenują piłkę, również takie, które po prostu grają z pasji do futbolu i nie trenują nigdzie. Gramy na boiskach orlikowych w takim systemie 6 zawodników w polu plus bramkarz. Normalnie 2 połowy po 45 minut. Mamy plany, żeby rozwinąć to jakoś bardziej, może ruszać w jakimś innym mieście, otworzyć jakiś swój drugi oddział, ale w tym roku skupiamy się na razie na tym w Kielcach, jak działamy. Tak, mamy drużyny spoza Kielc, na przykład właśnie Chęciny, mamy drużyny ze Skarżyska, mamy drużyny z Sukowa. Po prostu drużyny umawiają się na mecze w Kielcach, chyba że drużyna przeciwna wyraża chęć zagrania mecza na przykład gdzieś indziej, na przykład w Chęcinach czy gdzieś, no to jest wtedy taka możliwość. No to zaczęło się od tego, że wpadliśmy ze znajomymi na pomysł, żeby razem grać w piłkę i się dobrze bawić. No i mieliśmy dużą grupkę znajomych i chcieliśmy spędzać czas aktywnie, więc poznaliśmy, że będzie dobry pomysł zagrać sobie w lidze osiedlowej. Ja dowiedziałem się, że jesteś taki jak liga osiedlowa u nas w województwie. No i zachęciło mnie to do gry ze znajomymi. I tak się tu znalazłem. Oczywiście, że warto brać udział. Tutaj każdy w każdym wieku może grać. Nie ma żadnych ograniczeń. Warto grać, ponieważ żeby się poruszać, żeby trochę spędzić czasu na świeżym powietrzu.